Dzień dobry, witam państwa na moim kanale 14.00. Dzień pochmurny, paskudny. Wczoraj wyszło słoneczko, dzisiaj już jest paskudnie. A że jest paskudnie, to też dzisiaj będziemy mówić o paskudnych sprawach. Drodzy państwo, w zasadzie każdy konflikt zbrojny, choć nie będzie dzisiaj o wojnie, tylko od czegoś musimy zacząć, tak? Stara się państwo w jakiś sposób zobrazować istotę rzeczy. Istota rzeczy polega na tym, że Hmm. Przy konfliktach zbrojnych są firmy, które zarabiają zawsze na wojnie dużo pieniędzy. Zawsze tak. Podczas II wojny światowej e, znane niemieckie koncerny zarabiały krocie na przemyśle zbrojeniowym. E, te firmy do dzisiaj istnieją i zapłaciły reparacje, odszkodowania sobie tylko życzycie, ale zawsze, kiedy zie, dzieje się coś złego, to e, niektórzy ludzie, niektórzy zarabiają, inni nie, inni tracą wszystko a oni zarabiają wszystko, co się tylko da. Ale też jest okazja wtedy na tak zwane rządowe kontrakty, które są realizowane nie wedle przepisów. np. w przypadku Polski, o ustawa prawo zamówień publicznych, wtedy zamawia się, jak wiecie, respiratory z ręki, maseczki też się z ręki zamawia, no bo przecież tam ustawa, że szczególne warunki. No gdybyśmy mieli do czynienia z uczciwymi ludźmi, patriotami, państwowcami, no to nie musielibyśmy się martwić, że pieniądze podatników są wydawane lekko ręką, albo są wydawane nie tak, jak powinny być. No i tak też się stało, a mianowicie, proszę Państwa, chciałbym wrócić do tematu afery, która pojawiała się w mediach. Nawet często jeszcze w ubiegłym roku w lutym yy, brał niż udział Najwyższa Izba Kontroli, yy, ale w sumie guzik z tego wyszło. Czyli prokuratura prowadzi jakieś śledztwo, że prowadziła, no, było zawiadomienia, nie miało być. Yy, o czym mowa? Mowa, proszę Państwa, o polskich szwalni. A skąd się wzięły polskie szwalnie i czym polskie szwalnie były? Yy, Tutaj w jednym z komentarzy Państwa pewien Pan zwrócił mi uwagę, czy też przypomniał, bo nad tym tematem też pracowałem, przypomniał mi historię maszyn do szycia maseczek ze stalowej woli. Na pewno Państwo pamiętacie, jak to maszyny kupili za jakieś niebotyczne pieniądze, municję wyprodukowali, potem agencja ARP to gdzieś zamiotła pod dywan, twierdząc, że maszyny zakonserwowała i gdzieś schowała. Czy schowała? Zostawmy. Ale ten temat wraca. Wraca, proszę Państwa, dlatego, że pojawiają się nazwiska dosyć ciekawe, również w kontekście Komisji do Spraw Wyborów Kopertowych, mianowicie Michał Dworczyk, Elżbieta Witek i zapomniana już przez wszystkich pani... Jadwiga zwana Jaćką Emilewicz. Pamiętacie tę panią? Taka drobniutka, przemiła, e, krótko strzyżona pani, była wicepremierem, e, załatwiała sobie podczas pandemii też um, dla swoich chyba synów, e, karnety de, na narty, gdzie inni nie mogli. I takie tam różne sytuacje. Dzisiaj o pani Emilewicz nikt nic nie mówi. Podobnie jak z Mariuszem Chłopikiem, o którym wczoraj pisałem na. Twitterze, czyli X, też słuch po nim zaginął, a warto przypominać, ja będę przypominać i tak jak Państwu wielokrotnie zaznaczałem, ja nie odpuszczam. Będzie o tym mówić. Nasze zasięgi, drodzy Państwo, rosną, jak widzicie, gdy popatrzyłem na słynną skądiną dziennikarkę, panią Dominikę Wielowiejską, słowę znaną. Podziwianą, e, piękne pióro i tak dalej, i tak dalej. E, jakoś straciła mocno na popularności. No, stawić taką tezę, że symetryzm nie popłaca. No ale przejdźmy dalej, bo znowu ktoś powie, że e, jadę do Olsztyna przez Pekin. Słuchajcie, moi drodzy. A, no ale zanim zaczniemy to omawiać, to może najpierw zobaczcie, jak Duda zachęca. Zobaczcie, bo naprawdę warto. Duda i polski rząd zorganizowali koalicję Polska Szwalnia. Jak ona działa? Ponad 200 szwalni zorganizowaliśmy w swoistą grupę produkcyjną pod przewodnictwem siedmiu dużych producentów odzieży, takich jak Foref, Ptak, LPP czy Paco Lorente. Firmy, które zostały zaangażowane do tego projektu które zaangażowaliśmy osobiście to firmy produkujące w Polsce i zatrudniające przede wszystkim polskich pracowników. W tej chwili angażujemy się w produkcję maseczek, które służyć będą ochronie zdrowia polskich obywateli i pomocy polskiej służbie zdrowia. Przyznam się Państwu szczerze, że gdybym był w zarządzie takiej dużej spółki, biorąc pod uwagę okoliczności, dosyć złą prasę, ja bym chyba w taki biznes nie wszedł. Ja bym się po prostu obawiał. Ja bym się obawiał, bo interesy robi się z ludźmi uczciwymi. Czyli dwie strony się umawiają, umowa czysta czyni przyjaciół, wszystko jest w dobrej wierze, ale jeżeli miałbym robić interesy z pisowcami, to bym ich nie robił. I nie robiłem, bo abstrahując już od tego, że człowiek nie chce uczestniczyć w jakimś przestępczym procederze, to też nie chciałbym być nigdy kojarzony z tymi ludźmi, a jeszcze by się okazało, że później będą mnie ścigać, tak jak kto wie, być może te firmy będą weryfikowane, a ktoś tam nawet może usłyszeć zarzuty. Kto wie. Proszę Państwa, z tego co usłyszeliście i zobaczyliście, wyszło poza kompatyczną muzyką i fajnymi ujęciami jedno wielkie myrd, mówiąc francusko. To myrd, proszę Państwa, ostatecznie kosztowało podatników 313 milionów złotych, które po prostu wyparowało. Kto zarobił ile? Przejdźmy do konkretów. Z informacji, które zebrałem, tu się posilam ściągawkami. Ściągać mi tu wolno. E, program Polskie Szwalnie wystartował 16 kwietnia 2020 roku. Nad akcją pieczę Sprawowa Agencja Rozwoju Przemysłu, czyli ARP. E, rząd przekonywał, że zgłosiło się ponad 800 chętnych firm. E, w ciągu miesiąca miało ruszyć 200 polskich szwalni, które miały ruszyć 40 milionów maseczek. A do końca czerwca 2020 roku miałbyś nawet 100 milionów. Nad projektem patronat objął prezydent Andrzej Duda i Jaćka. Podatnicy wyłożyli na ten program, proszę Państwa, 313 milionów, jak łącznie podsumowano tę imprezę. I teraz zaczynają się największe ciekawostki. Zajmę się ciekawostką, jak przejdziemy... Nie wiem, jakie jest Państwa zdanie, ale Najwyższa Izba Kontroli, sama nazwa wskazuje, tak, zajmuje się kontrolą podmiotów państwowych, sferą budżetową, dokonując ustaleń kontrolnych. Po kontroli, fajny jest ten taki bełkot urzędniczy, ale od czegoś przecież powinniśmy mieć służbę antykorupcyjną, która dysponuje również, tak powiem sposobami siłowymi, by na przykład zatrzymywać przestępców związanych z korupcją, popełniających korupcję. Mieliśmy jednokrotnie przykłady przez ostatnie 8 lat, jak niby kogoś tam zatrzymywali, potem to się okazało na wielką bzdurą. W zasadzie zajmowali się podsłuchiwaniem zwykłych ludzi, polityków. Nie tylko podsłuchiwaniem, podglądaniem celebrytów, Nękaniem, zastraszaniem, no, tym, czym się zajmuje, można powiedzieć, bezpieka, ale na pewno nie działaniami antykorupcyjnymi. Jeżeli chodzi o Najwyższą Izbę kontroli, proszę Państwa, to nie gniewajcie się na nie, ale ja mam bardzo negatywne zdanie o panu e, prezesie Banasiu. No, a dlaczego to można się tylko domyślać. Ale o Banasiu kiedyś zrobię materiał. Zostawmy ten Otóż, proszę Państwa, Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że na 13 umów zawartych przez Agencję Rozwoju Przemysłu w ramach programu Polskie Szwalnie w przypadku 10 nie było jakichkolwiek śladów umożliwiających wskazanie kto, kiedy i na podstawie jakich kryteriów zdecydował o ich zawarciu. I już po tym jednym zdaniu służba antykorupcyjna powinna zareagować z urzędu, wszcząć postępowanie zabezpieczyć wszystkie dokumenty związane z tymi transakcjami i rozpocząć bardzo wnikliwe badanie, co się działo z pieniędzmi podatników, bo przecież wydatki skarbu państwa, wydatki środków publicznych, szczególnie w, tak można powiedzieć, jak to mawiają pisowcy, ekstraordynaryjnym czasie, czyli wyjątkowym, gdy podejmuje się decyzję bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, powinno być to też taki eufemizm zabezpieczane przez służby antykorupcyjne czy nawet Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrzne. Dlaczego? Ano dlatego, że wtedy istnieje potężna pokusa, że coś pójdzie nie tak. Czyli, krótko mówiąc, ktoś komuś da zarobić, ale o tym będziemy jeszcze mówić. W ramach programu uruchomionego w związku z tak ówczesną sytuacją w kraju agencja dostarczyła Kancelarii Premiera 105 milionów maseczek medycznych i około 67 milionów maseczek niemedycznych za kwotę ponad 313 milionów złotych. Poważne wątpliwości nikt wzbudziła rzetelność nadzoru nad ich jakością. I tu proszę państwa, zanim przejdziemy dalej, NIK zauważył wiele nieprawidłowości. I co zrobił NIK? To zobaczcie. W tym zgromadzona przez nas dokumentacja nie dawała podstaw do, wyka do wykazania w tej sprawie, że doszło do popełnienia przestępstwa. W tym miejscu człowiek by powiedział, ale ty masz pojęcie, ty masz pojęcie w wyobrażeniu? No nic, nic nie znaleźli, nie ma podstaw. Co ciekawe, miesiąc później e, prezes Banaś jednak to zawiadomienie do prokuratury złożył. Dziwne, prawda? Czyli jego kontrolerzy, ten pan e, Bogusław Wójcik, popatrzcie na miny tych urzędasów, oni są tacy Tacy korporacyjni, tacy nadęci, to, to zawsze to bawi. Koleś opowiada jedno, a po miesiącu okazuje się, że sytuacja jest zupełnie zgoła odmienna. To też trzeba byłoby wyjaśnić, powiem Wam szczerze. Dlaczego Banaś miesiąc po tej konferencji jednak występuje do prokuratury z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa? Czyli to, co powiedział ten pan dyrektor pełniący obowiązki dyrektora, ten pan Bójcik. To nie wiem, mijał się z prawdą, czyli kłamał, czy też powiadał bzdury, czy coś się takiego wydarzyło po miesiącu, że jednak zawiadomienie do prokuratury złożyli. Wiedząc o tym, że to zawiadomienie złożone do prokuratury podległej zióbrze w tak poważnej sprawie, przecież sprawa zostanie zamieciona pod dywan. W zasadzie należałoby. Zawiadomić jeszcze Służbę Antykorupcyjną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kogo by się tylko dało i tą sprawę nagłaśniać też, jakby się tylko dało. A media w zasadzie koncentrowały się tylko na tych pieniądzach, na tych szwalniach, a właśnie a propos szwalni. A tak zupełnie jeszcze tutaj drobna dygresja. Skorzystałem z materiału pana Janusza Jaskuki z. Kanału wideo Parlament. Bardzo Państwu polecam ten kanał. Pan Janusz Jaskuka, e, obserwujemy się wzajemnie na Twitterze, czyli X, e, zamieszcza doskonałe relacje i świetnie przygotowane właśnie z posiedzeń czy parlamentu, czy komisji śledczych, więc warto byście Państwo kanał e, Janusza e, sobie zasubskrybowali. Ja też subskrybuję. Naprawdę warto. No pójdźmy dalej. Drodzy Państwo, największym fiaskiem tej całej imprezy był projekt Stalowa Wola. Tu się też po sile ściągarku, w ramach którego mimo zakupu dziewięciu linii produkcyjnych, poza produktami testowymi wyprodukowano ani jednej maseczki. Agencja Rozwoju Przemysłu wydała 40 milionów złotych na materiał na maseczki dla szpalni stalowej woli, który okazał się wadliwy. Czy za to powinny już iść zdarzuty. Nie ma co kontrolować, to trzeba zatrzymać. No ludu, ty mój. Pieniądze zostały wyrzucone w błoto. Tak mówili na konferencji prasowej wówczas posłowie koalicji obywatelskiej pan poseł Jarosław Urbaniak i panie posłanki Maria Janyska i Mirosława Nykie. I tutaj państwo, poselstwo zorganizowali właśnie konferencję gdzie wspomniano o tych 40 milionach. Według pani posłanki Janyski coś takiego było możliwe, bo wykorzystano przepisy, które pozwalały przy zakupach covidowych nie stosować prawa zamówień publicznych. To jest co, o czym państwu chwilę temu mówiłem. Nawet pani posłanka użyła takiego sformułowania, że było to obrzydliwe, bo to jedyny rząd na świecie, który... Chciał w jakiś sposób zarabiać na pandemii. No tutaj ja bym się z panią posłanką nie zgodził, czy to rząd chciał zarabiać, bo rząd nie ma swoich pieniędzy, e, tylko nasze i e, na tym nie zarobił. Natomiast zarobił ktoś, kto e, dostarczył ten materiał, któryś do niczego nie nadawał. Kto go dostarczył? I tutaj na wyższa izba kontroli to jest za mało, drodzy państwo. To musi być wszystko jasne, transparentne i opinia publiczna musi wiedzieć, kto dostarczył ten materiał, jaka firma, skąd miała ten materiał, jakie były kulisy tej transakcji. To nie może być utajniane, to nie może być niejawne. No litość, bo skąd no to, że to są nasze pieniądze i mamy, ma, mamy prawo e, wiedzieć, co się z naszymi pieniędzmi dzieje, kto na co e, wydaje, komu płaci, ile i na jakiej podstawie. Teraz, drodzy Państwo... E, polskie szwalnie, również w zakresie tej właśnie stalowej woli, bo to jest jakby ważne, też pod swoją lupę wziął pan Banasz, czyli Nik, I można przeczytać w, chciałem powiedzieć, prospekcie, w protokole pokontrolnym. Czego prospekcie? Zupełnym fiaskiem zakończył się realizowany także przez agencję Projekt stalowa Wola, w ramach którego mimo zakupu dziewięciu linii produkcyjnych poza produktami testowymi nie wyprodukowano ani jednej maseczki. Napisał NIK. Znaczy sam NIK nie napisał, to tam są ci, którzy siedzą i piszą. Według e, raportu nik agencja ARP nie potrafiła ponadto wskazać, w ilu szwaniach rzeczywiście uszyto dostarczonej maseczki. Mimo zagwarantowania sobie w umowach takiego prawa, agencja nie sprawdziła też. Czy wszystkie zostały wyprodukowane w Polsce? Oho! Widzicie już, kropeczkę. Kolejna kropeczka. Jak mawiają Rosjanie, toczka, toczka, zapytają. Tak? Kropka, kropka i przecinek. Tym samym trudno odpowiedzieć na pytanie, czy jedno z pierwotnych założeń programu zostało zrealizowane. No, drodzy Państwo. Nie rzecz trudno odpowiedzieć. Bardzo łatwo odpowiedzieć. Wystarczy wejść do podmiotów, które wykonywały te zadania, skontrolować, opublikować, yy, upublicznić, tak, abyśmy wiedzieli, co się wydarzyło, a nie okrągłymi zdaniami yy, opisywać przyrodę. A to nie jest koniec. Pani moi kontrola nikt wykazała, że sposób wyboru ofer, który agencja otrzymała od resortu rozwoju jaczka wyskoczyła, lub bezpośrednio był niejasny i nieprzejrzysty. Eufemizmy, tak? Wały po prostu, ani wały finansowe takie, że tym z sufitu się sypie, a oni piszą o tym, że jest niejasny i nieprzejrzysty po prostu na usta mi się cisną tak brzydkie słowa, że chyba nawet jedno na Y bym znalazł. W dokumentacji nie było potwierdzenia, że doszło w ogóle do analizy ofert. Brakowało także informacji, które pozwoliłyby na ustalenie, kto i kiedy decydował o zawarciu umów i jakie kryteria przy tym brano pod uwagę. W latach 2020-2021 Agencja Rozwoju Przemysłu Kupiła ponad 178 milionów maseczek ochronnych i narazowego użytku, z czego 105 milionów maseczek medycznych, 73 milionów maseczek niemedycznych. Do kancelarii premiera dostarczyła około 105 milionów maseczek medycznych, 67 maseczek niemedycznych, za ponad i tak dalej 313 tych milionów złotych. I teraz jeszcze jedna ciekawostka. Czyli to naprawdę nie nikt, to tam powinny wjechać służby i, yy, i to o 6 rano. No ale tego nie zrobiły. Co się stało z dokumentacją wykonawczą tych wszystkich zleceń? Słuchajcie, no prawdopodobnie mogła zostać zniszczona, tak? To przecież każdy za, zakopuje, e, excuse me, swoje własne e, ekstrementa, e, ale, ale wyciągi bankowe nie płoną. To wszystko jest. Trzeba je po prostu sprawdzić. I teraz NIK... E, Wskazuje, że umowy pomiędzy RT i dostawcami maseczek nie pozwalały na ustalenie ogólnej wartości zamówienia. To dlatego, że łączna kwota wynagrodzenia przypadającego poszczególnym dostawcom została określona przez agencję tylko w 10 z 12 zrealizowanych umów. I tutaj nikt mówi o braku rzetelnej kontroli, w ogóle nie było nad tym kontroli. Nikt wskazuje, że jej wątpliwości zbudził także poziom nadzoru nad jakością maseczek. Agencja wynajęła firmę logistyczną, nazwy nie znamy, do przeprowadzenia kontroli, ale ta ograniczyła się tylko do sprawdzania rozmiaru i kształtu maseczek oraz mocowania przytwierdzonych do nich gumek lub tasiemy, To gumka od majtek. Nikt wskazał, że nie sprawdzono, czy maseczki spełniają kryteria, które określono w umowach, np. prania w temperaturze 60 stopni Celsjusza w przypadku maseczek wielokrotnego użytku. I czytam taki raport, proszę Państwa, fragment raportu e, Najwyższej Lidy Kontroli i mnie po prostu krew zalewa. Nie wiem czy Państwo czujecie ten ciężar gatunkowy, tej bezczelności, tego wału, który tam się odbywał. Ale to nie koniec. Trzeba też dodać, że w umowach bardzo ogólnie określono warunki, jakie powinny spełniać maseczki niemedyczne. Odwoływano się w tej kwestii do wytycznych konsultanta krajowego do spraw chorób zakaźnych natychmiast do przesłuchania, który dotyczył m.in. gramatury tkanin i możliwości ich prania, także certyfikatów, jakie tkaniny powinny posiadać. Wytyczne obejmowały również rozmiar wiązania i dopasowanie maseczek. NIK zwróciła uwagę także na poważne różnice w cenach zapisanych w umowach na wyprodukowane maseczki. Rozbieżności między nimi potrafiły wynosić od 40% na maseczki medyczne do prawie 150% na maseczki niemedyczne. Cena była uzależniona między innymi od tego, czy maseczki były szyte z, z materiału własnego producentów czy z powierzonego im przez agencję. Te 40 milionów, tak? Wdali. Wbrew zapisom w umowach z dwoma dostawcami, którzy przekazali w sumie niemal 34% maseczek nie medycznych agencja rozliczała się na podstawie zbiorczych faktur. Nie domagała się natomiast faktur wystawianych dostawcom przez podwykonawców, a także faktur, na podstawie których podwykonawcy otrzymali pieniądze od dostawców. Kontrola pokazała, że nie zostały zawarte aneksy do umów, które uzasadniałyby takie praktyki. Z kolei od jednego z dostawców agencja ARP dostała maseczki niemedyczne zamiast maseczek medycznych. Zdaniem agencji to oczywista pomyłka pisarska, <laughs> o której innego, ta izba jest innego zdania. Słuchajcie, my się poruszamy w setkach milionów złotych, a oni prowadzą jakieś uprzejme, grzeczne rozmowy. Pan się jednak mija z prawdą, wydaje mi się, iż, a zdaliż to śladów nie będzie. No po prostu mawiając z angielska, fuck me, tak? co to jest w bo... ogóle. Kontrola NIK pokazała także, że ARP opłaciła 24 faktury przedstawione przez podwykonawców jednego ze swoich kontrahentów, którego bez wcześniejszej rzetelnej weryfikacji dokumentacji rozliczeniowej i wyjaśnienia dlaczego faktury zostały wystawione na rzecz firmy nie będącej kontrahentem ARP. W ocenie NIK wskazuje to na nierzetelne prowadzenie dokumentacji, traktowanie zasad jej prowadzenia jako uciążliwej biurokracji. To słuchajcie, jak taki pan Bogusław Wójci, który występował w imieniu NIK, powiedział, że nie było podstaw do zawiadomienia Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. No to zawiadomienie podobno zostało jednak złożone przez Banasia. Czy Banasz kazał, ale zobaczcie ten fragment i będziecie zaskoczeni. I tu, drodzy Państwo, przechodzimy, że tak powiem, ground Final do wielkiego finału. Bo na koniec chciałbym, żebyście zobaczyli z tejże samej konferencji NIK również fragment materiału przygotowanego przez Pana Janusza Jaskółkę z kanału wideo Parlament. Zobaczcie to. z tym, zgromadzona przez nas dokumentacja nie dawała podstaw do, wyka do wykazania w tej sprawie, że doszło do popełnienia przestępstwa. Pauza. Bitek trzykrotnie była wzywana na e, przesłuchanie w Najwyższej Izbie Kontroli. Chciano jej zadać kilka pytań. E, jak ustaliłem, jednym z tych pytań e, było pytanie dotyczące lobowania przez nią jednego z dostawców tych maseczek. No, też fragmenty e, tych rozmów znajdziemy w mailach Dworczyka, proszę Państwa. A Michał Dworczyk po prostu odmówił udzielania jakiejkolwiek informacji, się był, wypiął, wyśmiał, wydał dolną warkę, wargę, pychając w bezgłośnym fuknięciu. No cóż. Nik mówi o tym, że Witek powinna zostać przesłuchany. Że Dworczyk powinien zostać przesłuchany. A ja pójdę o krok dalej. Najpierw obydwoje obydwojku powinno się uchylić immunitet, zatrzymać ich do sprawy tej olbrzymiej afery, w którą będzie zamieszanych wiele również podmiotów gospodarczych, które brały w tym udział. Przecież te firmy, część z nich, myślę, że wywiązała się ze swoich zobowiązań, w końcu wzięły udział w publicznym spocie kancelarii prezydenta Dudy. Członkowie zarządów występowali. Swoimi nazwiskami, zresztą bardzo zacnymi, firmowali tę całą akcję. No ale pieniądze wyszły, poszły. Okazało się, że maseczki się nie nadają do czegokolwiek. No, ciężko mi uwierzyć, że coś takiego w ogóle mogło mieć miejsce. A jeszcze ciężej mi uwierzyć, proszę Państwa, że dzisiaj w tej sprawie posłowie koalicji obywatelskiej milczą i nie jest. Nie pojawia się żaden wniosek o powołanie komisji śledczej do zbadania afery polskie szwalnie. No wybory kopertowe to raptem 70 milionów złotych na waciki. My mówimy o 313 milionach, które zostały wydane na maseczki, które się do czegokolwiek do czego miały służyć, się nie nadawały. No ludzie. Czy to trzeba nagłośnić, co ja właśnie czynię i nagłaśniać będę? Po prostu szwalnia kasy. Szwalnia kasy. Kto uszył na tym kasę, muszą to wyjaśnić nie kontrolerzy najwy Najwyższej Izby Kontroli, e, panie w bluzeczkach zapiętych pod szyją i panowie z, e, w krawatach wiązanych i trzymanych w szafie. Drodzy Państwo, nie banaś spis A propos banasia, tak to człowiek, który przecież powiązany z Kaczyńskim bardzo mocno gdzieś pokłócili się chłopaki i on rozpoczął też swoje rozgrywki. Tak ja to widzę, tak to czuję. Właśnie a propos tego zrobię kolejny materiał po Banasia, Niku i co ja na ten temat myślę. Tu, drodzy Państwo, ABW, CBA, jeżeli byłoby faktycznie służba antykorupcyjna, ba, pion antykorupcyjny Centralnego Biura Śledczego Policji już powinien w tej chwili podejmować działania. O prokuraturze nie wspomnę. Trzeba to nagłaśnić, trzeba się o to pytać. Ja zaczynam, na tym nie skończę i będziemy ten temat oczywiście monitorować. Drodzy Państwo, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Kroczkami zbliżamy się do 50 tysięcy subskrypcji. Ja bardzo się cieszę, że Państwo jesteście ze mną. Na koniec taka osobista dygresja. Muszę Państwu powiedzieć, że czuję osobistą satysfakcję, że kanały, gdzie występują, są zapraszani znani goście, gadające głowy, opowiadające różne historie, mają dziesięciokrotnie mniejszą oglądalność od naszego kanału. Nie wiem, czy to moja zasługa. Żartuję oczywiście. Czy też tematy, które tutaj poruszamy, ale nasze zasięgi są naprawdę niemałe. No, nie jestem w stanie się porównywać do mistrza Pińskiego, tak, który no cóż, notuje po kilkanaście milionów miesięcznie wyświetleń my raptem jakieś tam śmieszne około trzech milionów. Tutaj śmieszne oczywiście mówię to ironicznie, bo to jest potężny zasięg. Drodzy Państwo, ale nasze zasięgi rosną i bardzo dobrze politycy nas słuchają. I trzeba to wykorzystać, bo Państwo jesteście głosem, a ja jestem pudłem rezonansowym, który ten głos wzmacnia. Więc nasz kanał niech będzie tym nowym medium niesymetrystycznym, tylko zadajemy trudne pytania, dociekamy prawdy i nie poddajemy się tak łatwo, a zapewniam, że nikt nie jest w stanie mnie w żaden sposób. Ani zastraszyć, ani też zmusić do zostawienia jakichś tematów. Adakta, nie ruszania, bo nie wypada, bo nie polityczne. Mam to, proszę Państwa, w niewymownej. Tak to ujmę. Ja podejmuję tu decyzję. Mówię o tym, co jest ważne, o tym, co jest dla Was ważne, jest to, o czym wymówicie i musimy w tym kierunku iść. Subskrybujcie, jeżeli możecie, wspierajcie. W każdy możliwy sposób. Wasze maile też mnie wspierają, zachęcają do pracy, motywują. Za te maile bardzo dziękuję. Staram się regularnie na maile do Państwa odpisywać. Na te maile, na które nie odpisuję, to chyba nadawcy tych maili wiedzą dlaczego. Tak? I tyle. I jeszcze na koniec taka drobna dygresja. Sprawa kanału Ziobro. Jednak poruszyła dosyć mocno to towarzystwo, bo co chwilę czytam cały czas jakieś wpisy troli, którzy oczywiście piszą sami do siebie, jak to bardzo ich boli, że ja się tak bardzo przyczepiłem do tego sponsora kanału Zio. Ja się do niego nie przyczepiłem. Jeszcze. Nawet jeszcze do tego nie usiadłem. Jeżeli ja faktycznie się za to wezmę, a wezmę to. W sali nie będzie zabaw I nic z tym nie zrobicie i żaden sposób jej przed tym nie powstrzymacie. Tyle. Kochani, widzimy się jutro w kolejnym materiale. Ja dzisiaj Państwu dziękuję za cierpliwość. Trochę też się rozględziłem, ale i ględzić dla was lubię i z wami. I... No cóż, czasem są tematy, które wymagają szerszego omówienia. Do zobaczenia, kochani.